Siema, siema, witam was serdecznie w dzisiejszym filmie. Tak jak widzicie, jesteśmy na innej mapie. Nie jesteśmy na podstawowej mapie. Doszła mapa do farminga Osina i założyliśmy sobie tu gospodarstwo. Seria nazywa się Polski Rolnik. Jesteśmy sołtysem oczywiście. Zaczynamy sobie od zera. No od zera mamy jakieś polskie maszynki. No i będziemy się rozwijać. Mamy sierpień, 18.44. Dzisiaj jeszcze mamy do wykoszenia owiec, więc ja wam przedstawię. Tu mamy dom. Tu otworzę pierwszą halę. Tu jest najwięcej rzeczy. Tu już widzicie ciągnik. Ja pierwsze wam pokażę presę. Presa od Netholanda. New Holanda presa ładna. No i tu mamy jednego zetora 5x11. Umazany trochę, 51 koni. Tu mamy siewnik, amazonkę powiększoną. Tonę do niej wchodzi, 3 metry. I tu mamy drugiego zatorka. Ale jeszcze jest opryskiwacz Unia Gruziąc od Unii. Na kołach ciągany. No i mamy drugiego zatora. To jest nasz najsilniejszy ciągnik. Zator 7711, 73 konie. Więc on jest głównym ciągnikiem. Tu jest rozsiewacz, bredlar, kosiarka, podstawowa kosiarka. Dobra, idziemy sobie dalej. Tu jest sprzęt. Tu jest jeszcze odciążnik. A tu mamy sobie bizona, pojedziemy sobie kosić, więc nie był mety. Więc pojedziemy sobie nim kosić. Oczywiście zostawcie subika i lajka dla serii. A już jeszcze pewnie ciągnik zauważyli. Trzeci. Tu mamy obciążnik. Do tyłu się zapina. Tu mamy naszą najmniejszą przyczepę. 9 ton 900. Na nią chodzi, no powiedzmy 10 ton. Polska przyczepa. Tu mamy silosę na kiszonkę. Tu mamy kultiwator. Brony. Silosy. Tu mamy chyba 22 tony owsa i 30 ton pszenicy. Tu mamy oborę dla krów. Tu mamy trochę siana. Nie wiem, gdzie się daje słomę. Możecie napisać w komentarzach, gdzie słomę się daje, bo nie wiem, gdzie się daje słomę. Obora na 80 krów i mamy 80 krów maksymalną. Tu jest na obornik, sypię na obornik. Tu mogę wam jeszcze pokazać. Tak, tu jest. Idziemy sobie dalej. Tu mamy przyczepy nowe, Brandlerki dwie. To są przyczepy, czekajcie, 15 to nowe, 15. Dwie niedawno zakupione, w bardzo dobrym stanie. Zetor, no z dwoma ma ciężko, ale idzie. Tu mamy sobie zgraniareczkę, kuchnę, polską talerzóweczkę, samoróbkę. Tu mamy potingerka, przewracarkę. Tutaj wiecie same potingerki po tej stronie. Tu jest trójka potingerek. No i myśleliście, że mamy tylko trójkę pewnie. Mamy czwórkę za zetora. Zetor idzie z czwórką 7711, a 5211 idzie z trójką. A jak 5211 jest zajęte, to szypakiem ciągamy wszystkie bomby kółkobrotowe. Tu też duży ma. I tu mamy sobie rozrzutnik. Rozrzutnik do obornika. Portpet plus. Fajny rozrzutnik. 12-tonowy. Niedawno zakupiony, nie był używany jeszcze. No i mamy najmniejszy ciągnik. Ursus T363. Tyle co on robi, to żaden ciągnik u nas chyba na gospodarstwie tak nie robi. Gramy się na poziomie łatwym na początku. No i mamy taką polską serię. Tu mamy nasze pole, to jest pole 11, 16 i 17, dość duże kawałki. To pole będziemy razem łączyć. Mamy jeszcze pole 25, pole 5, mamy zorane już. Pole 52 jest uprawione, przygotowane pod siew trawy. W następnym filmie będziemy sobie kosić owiec na polu 38. Na polu 40 mamy zorane. Na polu 37 kosiliśmy sobie ostatnio pszenicę. Na
Następny film z tej serii, czyli drugi, to będzie Koszenie pola 38 z owsem, a trzeci to będzie Siew trawy i pewnie talerzowanie pola 16 i 25. Dobra, więc zostawcie subika i lajka. Myślę, że początek farminga, a już są fajne mody polskie. Oczywiście najlepsze jest to, że jest polska mapa. Śląski klimat, nasz klimat mamy. Osina. I więc zostawcie subika, lajka, tak jak już wspomniałem przedtem, ale mamy już, jak ja to nagrywam, 266 subskrypcji. Wy to dostaniecie w poniedziałek po świętach. No i ja się z wami żegnam i trzymajcie się do kolejnego filmu. Na razie, cześć, siema.